Następujące równanie jest prawdziwe dla wszystkich rzeczywistych wartości y, dla których wyrażenie po lewej stronie jest zdefiniowane, przy czym d jest wielomianem. No i naszym zadaniem jest wyznaczenie tej nieznanego wyrażenia d, o którym wiemy, że jest wielomianem. No więc zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze, a my je teraz tutaj rozwiążemy i potem sobie sprawdzimy wynik na portalu. Czyli tak, może będę przekształcał lewą stronę, żeby ją troszkę uprościć. No i potem zobaczymy na końcu, do czego dojdziemy. Czyli tak, mamy 20 y kwadrat minus 80 przez d. I tu mamy dzielenie przez ułamek. No dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, więc ja może od razu zapiszę odwrotność. Y do trzeciej plus 9y kwadrat podzielone przez 4y kwadrat minus 8y. I to jest nasza lewa strona. No to mnożenie ułamków, to prawda, mnożymy liczniki, mnożymy mianowniki. No i teraz może będę spróbuję tutaj powyłączać pewne czynniki, żeby zobaczyć, czy coś nam się nie uprości tutaj w tym ułamku. Czyli tutaj może 20 wyłączę z tego pierwszego wyrażenia, czyli będzie 20 razy y kwadrat minus 4. Tutaj y do trzeciej plus 9 y kwadrat. No to y kwadrat mogę wyłączyć z tych dwóch i zostanie mi y plus 9. No na dole mamy d i tutaj mam 4y kwadrat minus 8y, to 4y mogę wyłączyć i tu mi zostanie y minus 2. No i tak, widzę, tu mam 20, tu mam 4, to mogę te rzeczy uprościć, 24, czyli tutaj będę miał 5. Potem mamy y kwadrat i y, no to możemy przez y podzielić. No i tu mam y minus 2, a tu mam y kwadrat minus 4. Otóż y kwadrat minus 4, no to ja wiem, ile to jest, prawda? To jest to wyrażenie, to jest iloczyn różnica kwadratów, prawda? Czyli y minus 2 razy y plus 2. Aha, i teraz y minus 2 mogę uprościć. No i zostanie mi, no dobrze, zobaczmy, co zostanie nam z tego całego ułamka. Więc tak, mamy tutaj 5y, może napiszę na początku 5y, potem jest y plus 2 i tu jest y plus 9. No a co jest w mianowniku? No w mianowniku zostało nam tylko d. I wiemy, to była lewa strona naszego wyrażenia, czyli wiemy, że to jest 1. No to co to znaczy? Mamy pewien ułamek, który jest równy 1, no to znaczy, że licznik jest równy mianownikowi. Aha, czyli d musi być równe 5y, y plus 2, y plus 9. Wobec tego to jest nasze nieznane wyrażenie d, no i ono jest wielomianem, wielomianem stopnia trzeciego. No i tu mamy je od razu, dzięki temu uproszczeniu tego ułamka mamy od razu ten wielomian d w postaci iloczynowej, co czasem jest korzystne, użyteczne, jeżeli chcemy na przykład znaleźć miejsca zerowe, czy no i tak dalej. Prawda? Dobrze, w każdym razie to jest 5y, y plus 2, y plus 9, czyli tak było 5 razy y razy w nawiasie było y plus 2, tak, i jeszcze był jeden nawias i było y plus 9. Tak. I to już wszystko. No i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.